Dobra, włączone, włączone. Pakuję sprzęt. Jadę dzisiaj bardzo nietypową rzecz robić do pewnej osoby, którą już na pewno znacie. Zapraszam na odcinek, zobaczcie, co się będzie działo. Czekaj, czy jestem gotowy. Sprzęt jest. O, i trzy tajemnicze worki są. No to ruszamy. Siema kolego. Siemano, witam. Wiesz, z czym do Ciebie dzisiaj przyjeżdżam? No właśnie powiem szczerze, nie wiem. A chcesz to zobaczyć? Myślę, że moglibyśmy coś zobaczyć, co tam masz schowane dla mnie. Powiem Ci tak, pogodę wybrałeś akurat, bo już się zaczyna troszeczkę schładzać. Wiesz dlaczego taką pogodę wybrałem? Bo grzyby będą. A. Tutaj są lasy naokoło. No dobra, to pokażę Ci, co ja tam w ogóle mam. Poczekaj. Z czym Ty do mnie przyjechałeś, kolego? Słuchaj, mam takie trzy tajemnicze worki. Tym jeszcze nie paliłeś, bo wiem, że robisz różne testy u siebie na kanale. Dokładnie. I od razu tutaj na sam początek powiem, słuchajcie, zrobimy tak. Pierwsza część poleci u mnie, pierwszy odcinek poleci u mnie, a druga część poleci u Igora na kanale Bufor i Drewno. I tam u mnie pokażemy, że tak powiem, jak to coś można spalać i czy to cokolwiek daje, a u Ciebie zrobimy jakieś takie dłuższe testy, czy to w ogóle jakaś energia z tego jest i tak dalej. No powiem szczerze, jestem ciekawy. Ja też jestem ciekawy. Powiem Ci szczerze, że nigdy w życiu czymś takim nie paliłem, a zapotrzebowanie rynku jest, bo nie wiem, czy wiesz, że dzisiaj nasz rząd zakupił opał, przypłynął do Gdańska czy do Gdyni, nie pamiętam. Uważaj, za 3 miliardy 600 tysięcy ton. Ale czego? Jesteś, no węgiel. 3 miliardy 600 tysięcy ton. To ile kosztuje tona? No ostatnio na PGG widziałem po 1600. Wiesz, po ile ten węgiel jest? Nie wiem. Po 5000 zł. A my mamy alternatywę dla takiego węgla. Dobra, zaglądaj. Zaglądaj, patrz, proszę bardzo. Co to za który worek? Jest rozdarty? O, tu masz rozdarty. Tu masz rozdarty. Tamten też rozdarty. O, a co to jest za wynalazek? Takiego czegoś jeszcze nie widziałem, wiesz? Co ty tu przywiozłeś? To jest, rozumiesz, brykiet ze Ciekawe. Słomy. Kolega poprosił mnie o przetestowanie, bo oni to produkują. Świetnie. Będą chcieli to, że tak powiem, rozprowadzać, ale aha, my musimy zobaczyć z ciekawości. No powiem szczerze, że różne już brykiety testowałem, ale to jest pierwsza rzecz, którą, że tak powiem, trzymam w ręku w tej chwili, taki rodzaj brykietu. Zresztą na moim kanale można zobaczyć te testy, jakie pewnie zresztą sam oglądałeś. No damy linki, żeby pokazać, bo masz tam chyba podsumowania też, prawda? Tak. No dobra. To co? Przechodzimy do kotłowni i zobaczymy, co się będzie działo. Jak święty Mikołaj. Dawaj, jeden. Biorę. Ja jeszcze jeden, bo ja tego nie spalę. Moja pompa nie przyjmuje brykietu w ogóle. U mnie tam przyjmuje, nie ma problemu. O, słuchajcie, można sobie popakować trochę. To idziemy. Jak jesteście, bardzo jestem ciekawy, czy jesteście ciekawi tego testu. Czy ktoś może korzystał z takiego brykietu? Koniecznie napiszcie w komentarzach. Igor, ciepło tutaj coś. Grzałeś czy co? No właśnie powiem szczerze, że dzisiaj jeszcze nie grzałem. Było grzane 2 dni temu ostatnio na buforze. I jak widać specjalnie dla tego testu, który za chwilę zrobimy, bufor jest wychłodzony. Na górze buforu jest 30 stopni, środek buforu również 30 i niecałe 30 stopni na dole buforu. Jeżeli pamiętacie z naszych tutaj poprzednich filmów, czy z kanału Bufor i Drewno, to jest bufor o pojemności 600 litrów. No i zobaczymy, co się będzie działo, jak właśnie tutaj te brykiety, które tak naprawdę nigdy nie paliłem. Zobaczymy, jak ten kocioł będzie się sprawował i ile potrzeba. Oczywiście jeszcze powiem szczerze, chyba za chwilkę żonie podprowadzę wagę z kuchni i zważymy, ile właśnie waży taki jeden brykiecik. Czym ty tu wróciłeś? Z wagą, wiesz, żona robiła ciasto na nasze spotkanie i powiem Ci szczerze, że ciasta nie będzie. Ciasta nie będzie, bo waga została zwinięta, a tak naprawdę to jest waga, którą właśnie testuję wszelkiego rodzaju brykiety i myślę, że sobie zrobimy za chwilę taki test, ile waży, bo żeśmy o tym rozmawiali właśnie, że są różne wielkości. Tutaj wiesz co, a jeszcze fajnie by było, jeśli masz, bo widziałem, że tam masz jakieś brykiety, aha, to porównajmy objętościowo coś, żeby wagowo sprawdzić, jak to wyjdzie. Bardzo chętnie. No. Bardzo chętnie. Tutaj zrobimy, może najpierw rozerwiemy, nie wiem, czy jest rozerwany któryś. O, rozerwanie. Słuchajcie, zaczniemy od tego brykietu. No, strzelaj. Ile może ważyć? Ja myślę, że tak... Pokaż. Kurde, ja nigdy nie miałem wagi w rękach, ale myślę, że tak z 1,5 kg to powinien ważyć, może troszkę więcej. To ja mówię, że... 1,7 kg. No to dawaj, no. Zerowane. Wytarowane. Czekaj. Dobra, mam to. Uwaga. O kurde. Prawie 2 kilo. Widzisz?
To ja ile powiedziałem? Ty miałeś 1500, a ja powiedziałem 1700. No to ty wygrałeś. Będziesz jadł jeden kawałek ciasta. I myślę, że na końcu z filmu zrobimy jakieś porównanie. Okej. Okay. A widzę, że tam masz jakiś już brykiet. Tak, mam brykiet i powiem ci szczerze, że to jest brykiet tak naprawdę typu roof. I to jest tak naprawdę trzy rodzaje brykietu. Ten najciemniejszy to jest brykiet dębowy, tutaj mam brykiet bukowy i brykiet sosnowy. To oczywiście też do różnych testów, które na kanale tutaj robią. Oczywiście robiłem niedawno test brykietu torfowego, tylko niestety już go ci nie pokażę, bo cały spaliłem. Także tego brykietu nie ma. No, a jaka jest cena w ogóle takich brykietów? Cena brykietów, to powiem szczerze tak, te brykiety, które tutaj zakupiłem, to są tak zwane kurpioskie, czyli tutaj północne Mazowsze, 2200 zł tona. Brykiet z kolei storfowy kosztuje w tej chwili 1600 zł tona, chociaż tak naprawdę rok temu kosztował 800 zł. Zobaczcie, jaka jest różnica. No. To jest kolosalna różnica. A z kolei brykiet sosnowy z jednego sklepu marketowego na C również to jest około chyba tam 2300 zł za tonę. Dobra, zgadnij, ile kosztuje ten brykiet. Ile będzie kosztował, ile kosztuje, za ile można go kupić. Tak powiem, mniej więcej. Powiem szczerze, nie wiem. Ale myślę, że tak, patrząc na ceny obecne, to z 1800 zł tona. Mniej. Na razie ci nie powiem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A powiedz mi, jakiej energetyczności są te brykiety? To jest chyba 18 bodajże, z czego co się nie mylę. Natomiast najbardziej energetyczny oczywiście jest dębowy, wiadomo. Najmniej energetyczny był jednak torfowy. I tego. No dobra, ale tak mniej więcej, o jakich mówimy? Ile megajouli? 18 do 20. Do 20. Tak. Ten według karty katalogowej, które mi tutaj kolega dostarczył, ma 18 megajouli. Zobaczymy. Powiem ci, że bardzo się cieszę, że do ciebie przyjechałem z tym. No, bo wiesz co? Miałem pojechać do kolegi, który ma jakiś kominek. Wiem, że ty też masz kominek. Tak, tak. I tam tak. Też sobie zapalimy, no, dobra? Zrobimy próbę. Herbatki się napijemy. Tak. Może coś tam zagramy, ale. Albo coś tam, ale się zobaczy się. Spróbujemy rozpalić, a chciałbym, bo dlatego chciałem do ciebie, bo wiedziałem, że robiłeś te wszystkie testy. Tak. Jak kolega mnie zapytał, mówi, pokazałbyś na kanale, że jest taka alternatywa. Oczywiście, jeżeli będziecie zainteresowani tym brykietem, to w opisie dam wszelkie dane do kolegi. Będzie to, chłopaki chcą to rozprowadzać wysyłkowo też, więc to nie będzie problem, to nieważne gdzie, bo to nie jest żaden problem. Tak. A chciałem dlatego do ciebie przyjechać, bo wiedziałem, że robiłeś te testy i wiedziałem, że będziesz miał jakieś porównanie. Oczywiście. Bo co to jest dla mnie? Ja bym to wrzucił, zobaczył, no dobra, jest ogień, pali czyli się, chyba pali dobrze, się tak? I działa, nie? Dokładnie. No sprawdzimy zaraz, po dwa. Tutaj mam bukowy, jasny i ważymy po dwa. Co się będzie działo? 1,7. Ciężko to określić, kurczę, no, żeby to jakoś określić, żeby wiedzieć, jak to jest. A teraz mam sosnowe, tylko też jest jedna niespodzianka. 2 kilo, a to było 1,7. Mhm. No właśnie, jest bardzo ważna rzecz, ponieważ różni producenci brykietów różnie je pakują. Na przykład te brykiety sosnowe pakowanych jest w paczce po 10 sztuk i w ogóle inna ale wysokość. Ale widać, wysokość tak. Jest inna. A tych jest pakowanych po 12. Okej, okay. Dobra. Suche i ten. Igor, karta się kończy, rozpalamy. Rozpalamy, bo to tak. Igor, ja tu widzę, że ty tu brykietu żeś narąbał ostro. Ostro i zdecydowanie poszło. Czyli tobie, że tak powiem, podwyżki prądu, podwyżki opału są w ogóle nie straszne. No nie straszne, bo powiem szczerze, że to jest drewno tak naprawdę na kilka lat do przodu, także. Zatem podpalamy. Słuchajcie. Godzinka, rozpalania czas, start. 17:33. Masz tu datę? Nie masz. No dobra, już nie dajmy się zwariować. Mamy trójeczkę, czyli środa. Tak jest. Gdzie masz trójeczkę? Na samej górze. Na tym a, na górze. Dobra, poczekaj, bo nie wyostrzyło. Na górze macie trójeczkę, czyli mamy środę dzisiaj. No i rozpalamy. I rozpalamy. Ja powiem szczerze, jak rozpalam, to mam taką tradycję poranną, jak rano rozpalam w sezonie. Rozpalam, jadę do sklepu po świeże bułeczki dla żony i dla dzieci i po mleko. A my w takim razie, już po południe, to je zapraszam na kawkę. I powoli zaczniemy. Igor, tutaj. Ja ci tutaj dzięki temu testowi, to ci pół zimy załatwię, rozumiesz, ciepła. No powiem szczerze, zobaczymy, co to się będzie dzisiaj działo, bo właśnie nie rozpalałem. Mówię, w tej chwili w okresie takim jesiennym, przejściowym, to przede wszystkim rozpalam co drugi dzień. Okej. Okay. No to też wiadomo jest. A paliłeś ostatnio?
Dwa dni temu było palone. W tej chwili w domu jest 23,5 stopnia. Dobra, a powiedz mi tak szybciutko, tylko najszybciej jak potrafisz, te twoje testy jak prowadziłeś, dokładnie, bo tam masz jakąś, widziałem karteczkę, którą mi pokazywałeś. No mam taką karteczkę, mam coś takiego. Ja to zawsze wolę takie karteczki, wiesz, pisać sobie ręcznie. Taki PDF na kartce. PDF analogowy, wiesz. Analogowy PDF. Ale dobra, bo robiłeś jakieś testy związane... Ile rozgrzewałeś ten bufor? Tak. Do jakiej temperatury i od jakiej temperatury zawsze? Mniej więcej właśnie od 30 stopni start. Piec również wychłodzony do tej 30 kilku stopni, natomiast rozgrzewałem do temperatury 80 stopni. Ile to trwa mniej więcej? Różnie, bo to zależy jaki towar i to jest około 2,5 godziny, 2 godziny, godzina 40, 2,5 godziny na przykład na torfie. Najdłużej na torfie. Najdłużej było na torfie. No dobra, mamy godzinę 17.30, zaczęliśmy chyba, tak? Tak, 17.30 był start. Okej, no to zobaczymy. Ty, mogę u Ciebie ze 2 godziny posiedzieć? Nie będziesz mnie gonić? Śmiało, oczywiście. A o której Sołtys zamyka? Sołtys, o której zamyka, jak się ściemni. Dobra, no to zaraz, kurna, ty, ja to będę musiał zostać na 2 dni. No dobra. Nie ma problemu. Słuchaj, co tam się dzieje? Już się rozpaliło. Mamy ogień i teraz no chyba trzeba już powoli ruszać z wrzucaniem. Zastanawiam się jak ułożyć, to jest też ważna rzecz, bo każdy wrzuca czy drewno, czy węgiel, czy jakieś tam inne elementy, oczywiście nie opony. Trzeba w tej chwili palić wszystkim, no poza oczywiście opanami, czy tym podobnymi rzeczami, bo takie rzeczy się niestety u nas też zdarzają. Ja mam jakieś opony stare, ale tutaj kiedyś jeszcze była taka tradycja na wsi, że na świętego Jana się opony paliło, chociaż nie polecam, bo to nie jest ekologia już. Wrzucamy już ten brykiet. No właśnie, z tym układaniem, coś powiedziałeś z układaniem. Układanie właśnie jest tak, że ja układam brykiet właśnie jak mam różnego rodzaju długości, to najpierw układam w jedną stronę, a potem w poprzek, żeby to powietrze też krążyło w kotle. Okay. Inaczej, bo jak się położy nawet drewno jeden obok drugiego, to wtedy to drewno, że tak powiem, się kisi i to też jest troszeczkę inaczej, nawet jeżeli jest ciąg dobry. Także okay, polecam też po prostu troszeczkę z taką większą przerwą. No dobra, kładziemy następne. Weź go wysyp, zobaczymy co to w ogóle jest, jakiej wielkości. Już tutaj wysypuję. To nie chcę ci brudzić tutaj, wiesz, ale... Słuchajcie, ale można zobaczyć, że tak naprawdę z takiego woreczka jest ten brykiet sztywny. Niby już się trochę sypie, ale zobaczcie, bardzo mało jest. Jest tam naprawdę wiórek. Ciekawe, czy dalibyśmy radę go przełamać, ale to później będziemy robić testy. No możemy sprawdzić teraz tutaj przy piecu, bo nie chcę brudzić. Nie złamiesz go. Podobno go nie złamiesz. Chłopaki mówią, że go nie złamiesz. No powiem szczerze, naprawdę. Inne testowałem, takie właśnie mniejsze brykiety, no na połowę na pewno mniejsze, to one na pewno się... Jak trocina wygląda trochę, tak, co? Tak. To wygląda jak trocina, chociaż trociną nie jest i to jest rzecz ciekawa. Temat ogrzewania to jest gorący temat, że tak powiem. Gorący temat. Powinien ci, Igor, kurde, teraz ruszyć kanał maksymalnie, bo ty robisz te wszystkie testy i w ogóle zapraszam jeszcze raz, bo ja tak będę powtarzał to do znudzenia, bo wiecie o tym, że u mnie to możecie się dowiedzieć coś o fotowoltaice, o pompach ciepła, o innych różnych rzeczach dziwnych, ale o takim ogrzewaniu nie. Dlatego zapraszam do Igora. Bufor i drewno, tutaj teraz w tej chwili pojawia się, że tak powiem, filmik, który będzie drugą częścią naszej rozmowy. Oczywiście my tu jeszcze będziemy rozmawiali, ale chciałbym, żebyście tam weszli i koniecznie zasubskrybowali, bo warto Igora posłuchać, bo Igor pokazuje takie alternatywy, które... Na dzisiejsze czasy. Dokładnie. Nawet jak jechałem teraz tutaj do Ciebie, to mój kolega taki Marek z Jachranki, pozdrawiam Cię serdecznie, mówi, ja mówię, Ty, jadę do kolegi testować ten brykiet. A on mówi, gratuluję. Ja mówię, co gratulujesz? Bo zawsze te głupoty opowiadacie, a o poważnych rzeczach nie rozmawiacie. No właśnie, to jest właśnie... No dobra, było 30 stopni, już coś tam delikatnie rośnie, 36 stopni, mamy 17.40. No i czekamy, aż to się wszystko ruszy. Temperatura startu tak naprawdę lat do matu, tego urządzenia, które tutaj jest na samym dole, potrzebne tak naprawdę do tej naszej całej instalacji z buforem ciepła, to jest start w tej chwili na 72 stopnie mam ustawione, czyli jak się kocioł nagrzewa do 72 stopni, to dopiero tutaj się uruchamia. Dopiero tak. I on w ogóle działa ciekawie, bo działa jak termostat w samochodzie. Każdy z nas ma auto, praktycznie to wiemy, że około 90 stopni ten termostat się włącza i jest na pewno na małym obiegu, potem jest na dużym obiegu. Tak samo tutaj właśnie w laddomacie też jest obieg mały i potem jak jest, tutaj jest laddomat z wkładką 72 stopnie i też... A Igor, ale to, tego działa. Nie zmieniałeś.
od, naszych od naszego ostatniego filmu, znaczy był który zmieniony, był... Był zmieniony w momencie, kiedy był pierwszy sezon palenia z 65 stopni na 72 stopnie, bo te 65 było za mało. Ale od tego momentu byłeś ostatni raz nic czyli nie zmieniało. Wiesz, do czego dążę? Bo nie chcę, żebyśmy tego dwukrotnie o tym opowiadali. No, więc też załączę wam na pewno ten film, żebyście zobaczyli, jak to wtedy było. Jak żeśmy wtedy opowiadali o tym. Nic się nie zmieniło. Ogrzewanie. Idziemy na herbatę? Idziemy. No dobra, a nie wygasi? No zobaczymy, co się będzie działo. No, test to test, słuchaj. Dobra, to lecimy w takim razie i za chwilę wracamy tutaj do was, żeby pokazać, jak to dalej tutaj działa. Dobra, jest 18. Dobrze patrzymy? 18.14. 18.14, 17.30 zaczęliśmy i tutaj ci pokazuję, że mamy 70 stopni na... kotle. Na kotle. No dobra, to idziemy zobaczyć, koniec tej kawuni. Potwierdzamy, 18.16, cały czas środa, żeby nie było. Tu jest ta trójeczka, jakby ktoś się pytał. Tu jest ta trójeczka. Dobra. Na kotle mamy już, nie na piecu. Nie na piecu. Bo zawsze się mówi na piecu. Ale wiesz, że u nas tutaj na Mazowszu Północnym jest taka tradycja, że mówi się właśnie na piecu. Taki regionalizm. 72 stopnie, a to oznacza, że już prawdopodobnie pompka się włączyła, chociaż w tej chwili widzę nie działa. A dlaczego się włączyła? Dlatego, że na buforze już temperaturka pokazuje nam 50 stopni. A, czyli to urządzenie? To już urządzenie tak naprawdę już się włączyło. Poza tym jeszcze ważna rzecz, że na... Tu mamy 50. Tak. Tutaj na razie mamy jeszcze 30. No i tutaj wiadomo też. Tak. Nawet troszkę poniżej 30 jest w tej chwili. Też rzecz taka ważna mi się wydaje związana z tym buforem, że jak robię testy, zawsze ogrzewanie wyłączam. To znaczy nie idzie w trakcie właśnie nagrzewania buforu, nigdy nie puszczam na dom. Na nie dom wypuszczam nic. Na dom, żeby po prostu zobaczyć, ile fizycznie ten bufor się nagrzeje. Dlatego tak, podłogóweczka zaciągnięta, zaworek. A to jest? To jest ciepłe, bo on łapie z góry, że po prostu jest ciepłe. Natomiast w tej chwili tu mamy wyłączony. Aha. To jest od naszego tutaj zaworu trójdrogowego, od siłownika. Także w tej chwili tutaj nie działa, no i no dobra, testujemy. Wiesz co? Ciekawi mnie, co się dzieje w właśnie kotle. Właśnie powiem szczerze, że jestem tak samo bardzo ciekawy, bo nie zaglądaliśmy. Zobaczcie, żar się ładnie zrobił. I tak naprawdę widać, że jest to bardzo mocno skondensowane i zwarte, dlatego że jest konkretny żar, widzisz? Słuchaj, a jakbyś poruszył, jesteś w stanie... Właśnie, jestem ciekawy, czy to się będzie... O, i właśnie dlatego twardość, zobacz. Jest twardość. Tak samo tutaj, no takiego rzeczywiście brykietu nie testowałem. Tu już się... O, pękł ci! Ty, to już nie zwrócimy. No już teraz pękł, ale pewnie pękł dlatego, że była duża temperatura. Ale zobaczcie, pękł tylko w połowie, a tutaj dalej, gdzie jeszcze nie zostało nadpalone, to jest cały raz twarde. Ta część, gdzie było tutaj wcześniej więcej ognia, gdzie... Ale powiem szczerze, z tych brykietów wszystkich, które tutaj testowałem do tej pory, to jest tak naprawdę rzecz niesłychana, że po takim czasie on się nie rozleciał i jest właśnie w całości. Ogłoszenie do chłopaków, którzy produkują ten brykiet. Proszę nie psuć jakości teraz, bo skoro Igor mówi, że jest w miarę dobry na razie, bo ciężko nam jest kurde to określić, bo fajnie by było, jakby była jakaś konkretna zima teraz. Czyli jak będzie 20 stopni mrozu, to robimy tu spotkanie na szczycie. 5 ton do Igora. I jedziemy. I jedziemy z koksem. Z brykietem. Z brykietem. No koksem się nie pali. Nie pali się koksem. Dobra, słuchajcie. Jeszcze popatrzymy. Zobaczymy, tak. Co się zobacz, będzie działo. Zobacz, właśnie pompka włączyła. 75 stopni. A to oznacza, że już nam tutaj ladomacik działa. Niebieskie światełko się pokazało na ladomacie. Znaczy się lampka i jest już tak naprawdę start i dalej idzie. Tutaj ruszyło, tak? Ruszyło, już tutaj nam ładuje, już się tutaj temperaturka podnosi. Ale co on robi? On ma w sobie ten termostat i termostat powoduje, że nam się otwiera duży obieg i mały. Jeżeli jest poniżej 72 stopni na naszym tutaj buforze, to jest poniżej, to wtedy działa to na krótkim obiegu, dzięki temu mamy ciepły powrót. A w takich kotłach do spalania paliwa stałego ciepły powrót jest bardzo ważny. Słuchaj, a z takiego doświadczenia wieloletniego palenia, bo zaraz też zobaczymy, jestem ciekawy twojego dymu z komina, tak swoją drogą, zobaczymy. No zobaczymy. Zobaczymy, to jest jedna rzecz, ale co z ciebie chciałem zapytać. Jakich temperatur powinno się używać, żeby to się dobrze spalało, żebyśmy dostawali popiołek taki, bo w ogóle jeżeli chodzi o tego typu rozwiązania, to ten popiół
z tego, co przynajmniej wyczytałem w tej karcie... W formie minimalnej będzie takiej. Tak, ale wiesz, pyłek. I, dokładnie, i że on ma służyć nawet do podsypania, że tak powiem... Dokładnie. Że to nie jest coś, jest co musimy dowyrzucać. To jest naturalne i to jest właśnie ekologiczne. Dokładnie. Tak samo mając drewno, czy nawet popiół z drewna, często można przesiać te grubsze od drobnego oddzielić i tak samo również nadaje się właśnie do ogrodu. No właśnie, ale to do czego do ogrodu? Podsypuję kwiaty, nawet podtuję, mieszankę robię, bo robię mieszankę. To jest też taka rzecz, że robię mieszankę pokrzywy, zbiera się w maju, ale o tym to może powiem na moim kanale. Tak zrobimy. Tak, dobry jest. Cały czas przypominam, pamiętacie o tym, zaraz będziemy przechodzili, ale jeszcze czekam tylko na jedną rzecz, bo mnie ciekawi, a o tym wszystkim zaraz sobie porozmawiamy. Po pierwsze, jak palić, po drugie, inne tego typu rozwiązania, które tutaj stosowałeś. Ale chciałbym, żebyśmy jeszcze tutaj zakończyli na tym, po jakim czasie osiągniemy te Twoje temperatury. Patrząc na to, jak się ten nagrzewa nasz bufor, to myślę, że będzie to na pewno do 2 godzin. Mhm. Dlatego, że raz energia, która produkuje się patrząc na jakość, bo naprawdę jest to tutaj jakość konkretna, jest piękny tutaj ogień. Nie jest ogień niebieski żadny, tylko jest nawet prawdziwy w tym kolorze pomarańczowym, spala się dobrze. Także też jest tutaj dobry. Trochę niebieskiego jest, coś widzę. No tak, ale jest dobór powietrza dobry, bo jest ogień pełny. Nie, tutaj nam się nic nie kisi. I powiem szczerze, że nawet kotły, które są w tej chwili nowego typu, w tak zwanym tym ekoprojekcie, a ktoś kupuje sobie kocioł 5. klasy i nie kupi buforu, to tego, naprawdę tego ekoprojektu, tej 5. klasy, tego kotła nie ma, bo spalanie, tak jak przed chwilą mówiliśmy, musi mieć właśnie minimum 75 stopni. Ja na przykład rozpalam bufor do 85 stopni. Okej, okay. No właśnie, no i to jest taka temperatura, którą uważasz, że jest dobrą temperaturą? Tak, niektórzy jeszcze do 90 nawet rozpalają, to jest możliwe, bo każda firma, która produkuje bufory, ma tak zwaną temperaturę znamionową, a temperatura znamionowa to jest coś takiego, że taka średnia dopuszczalna, którą można używać bufor. Dobra. Też to zresztą dobrze działa. Igor, idziemy zobaczyć Twój dym. Dobra, na który komin mam patrzeć? Ten tutaj po lewej, czy? No zgadnij, na który. 4 kominy tak naprawdę, 4 wyloty. No dobra, tamten jest chyba powietrzny, ten dalej, na samym ten końcu. Ten powietrzny. Ten jest drugi... ze starej instalacji, też w tej chwili jest powietrzny. To ten jeden z tych dwóch. Tak. Dobra, przyciemnię, bo musi tam jakiś dym być. Przyciemniłem mocno. Z lewej strony. To już jest podpowiedź. Ty, ale tam nic nie leci. Zobacz, jak wygląda spalanie. No, jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony, że... Ale naprawdę, Igor, zazwyczaj tak jest, czy nie? No, tak jest. Tak a z drewna? Jak jest drewna? Zależy, jak palimy. Jeżeli palimy od góry, to też tego dymu nie będzie. Jeżeli palimy od dołu, no to jest w zależności, jakie oczywiście mamy kotły, bo mamy kotły, spalanie, gdzie jest typowo górne, lub jest spalanie typowo dolne. Też odpowiednio musi być oczywiście powietrze dodane. A Twój kocioł jaki jest? Bo akurat jest spalania dolnego. A ty palisz od góry, czy dolny? Nie, akurat rozpaliłem od dołu, jak widziałeś. Rozpaliśmy gazetką od dołu, także było rozpalanie od dołu, ale to też jest ważne, podanie właśnie powietrza wtórnego. Okej. Okay. Kurde, jakie ty mi tutaj trudne rzeczy dajesz. Ty, trudne, człowieku, ja kiedyś... Jakbyś mi o pompie ciepła opowiedział, o różnych tam rzeczach, które teraz są na bieżąco, to ja powiem szczerze, ja się, oglądając filmy u ciebie, to się cały czas dokształcam, mimo że mam panele fotowoltaiczne i tu można zobaczyć, bo są dwie instalacje i są takie wewnętrzne. Także ten, jak to się mówi... Tam stoi jeden, straszny, kiedyś go pokazywaliśmy. To jest taka instalacja wewnętrzna. A tutaj wewnętrzna. Trochę mało widać, ale też są jakieś panele. Tak, mam na ciepłą wodę użytkową w okresie letnim i też jestem z tego bardzo zadowolony. Także nikomu... Ale które są na... Tutaj mam na panele, właśnie są 5 paneli po 270 W. Każdy to jest na ogrzewanie właśnie ciepłej wody. Natomiast tutaj te 2 panele mam po 280 W i te panele są do takiej instalacji niezależnej. Także jak robiłem rozbudowę domu, to zrobiłem sobie instalację niezależną i w razie W ta instalacja, oczywiście w okresie letnim, cały czas tutaj ona chodzi i gdyby coś się działo, że nie będzie prądu, bo ja, prawda, w mniejszej miejscowości różnie jest, to tutaj tak samo jest przygotowane, że stycznik przełącza tutaj i cały czas w kotle jest prąd do sterowników. Dobra, mamy 19.20. Na kociołku teraz mamy 79 stopni. No i lecimy po temperaturach. 80. Góra. 80. Środek. No, 75. I dół. Tak. Prawie 70. Czyli jak obstawiasz? No myślę, że w tych 2 godzinach się zmieścimy, bo w tej chwili patrząc na godzinę, czyli mamy 19.21, a zaczęliśmy o godzinie...
17.30. 37. To no, 30 zaczęliśmy rozpalać, ale 37 włożyliśmy brykiety. Tak, włożyliśmy pierwszy brykiet, dokładnie. Czyli powinno się bez problemu raczej około tych 2 godzin dogrzać, nie? Dokładnie. Dobra, no to czekamy jeszcze chwilę. Jak tam wygląda sytuacja? No ci powiem, że kurde, jak na 80 stopni, tutaj wielkiego ognia nie musi być. Ale zobacz, że jest, ścianki są suche, bo naprawdę tych lepiszczy nie ma. Gdyby były lepiszcze, to już by się tutaj było wilgotno. Zobacz, ścianki są suche, kotła. Troszkę tutaj na górze coś, nie? Ale to jest też z tego, że czasami palę tutaj drewnem, znaczy w większości palę drewnem, to jednak z tego węgla, z tego drewna się wytwarza. Okej. Okay. Kameruje się? Kameruje się, dobra. Czyli tak, według twoich tutaj testów wszelkich wyszło nieźle. Całkiem fajnie. A cenowo nawet trochę lepiej, jakby ktoś był zainteresowany, to ten brykiet można kupić przez stronę internetową brykietsłomiany.pl. Więc gdyby ktoś był zainteresowany, kolega będzie zadowolony. Tutaj będziecie mieli też dane w opisie, żeby wszystko było, że tak powiem, jak ta lala. No i jest to jakaś alternatywa. A próbowałeś jeszcze, tak na koniec się zapytam, próbowałeś tym brykietem palić u siebie w kominku? Powiem szczerze, że nie, ale chyba dzięki temu, że mi przywiozłeś tutaj kilka sztuk, to spróbuję. Dobra, to jakbyś mógł, to tam dorzuć kiedyś jakiegoś shorta, pokaż jak to się... czy jest ogień, bo wiesz, nam w kominku... Ale wiesz o tym, że w kominku już będę musiał rozpalić od góry, nie od dołu, tak jak tutaj, już trochę inaczej. Aha. No, także będzie, myślę, ciekawie. Zrobimy shortcika, także... Wrzuć tam tutaj... u siebie na kanale, a ja oczywiście zapraszam do Igora. I teraz właśnie w tym momencie, słuchajcie, zaczyna się drugi odcinek u Igora. Porozmawiamy o bardzo ważnych rzeczach. Myślę, że ci, co palą, nie papierosy, tylko i nie głupa, tak, tylko palą w piecach, kotłach i różnych tam innych, to bardzo ciekawych rzeczy się dowiedzą. Koniecznie przechodźcie do Igora, żeby obejrzeć. Bardzo ci dziękuję za gościnę. Dziękuję i zapraszamy na drugą część. Już przechodzi, tam jest taki przycisk teraz. Przechodzimy na drugą premierę. To teraz tam klikamy, klikamy. Cześć. Idziemy na tą premierę? No trzeba iść. To idziemy. Waldek, poczekaj jeszcze, zaraz zanim to herbatę, to trzeba posprzątać tutaj. Przyjechałeś do mnie, zobacz co tu się porobiło, a jutro żona rano przyjdzie i zobaczy, że tutaj jest taki bajzel. Zapraszam cię tutaj, tam masz szufelkę, zobacz, za tobą jest. Śmiało.